Dobla, dobla, stopkaj, poddajemy się. Haha, no nareszcie, będziecie zakładnikami, myk ścierwa do wora, a wór do piwnicy. Teraz, to Polsce nie damy wyboru, podda się i nakłoni innych, żeby zrobili to samo muahachach. Ciekawe, jak niby nakłoni innych. Nie wiem, zrobi im loda hech, nie obchodzi mnie to, mamy ich w garści. Przejmę Europę i odzyskam czyste spodnie. A Rumunia da wszystkie siły na lewo, potem Niemcy, przejdziecie do Włoch i tam będziecie czekać, a na koniec Polgeria, Polgeria będzie schowana za mną, hallo mówię coś, Polgeria obudź się. Chyba jej nie ma. Faktycznie, o kurwa nie mów, że poszła tam, ogłaszam alarm, musimy ją szybko ocalić, nie interesuje mnie jakim kurwa jego mać kosztem. Co to za popieprzony las? Wybacz, sam nie wiem, ale to jedyne skróty. A w zasadzie gdzie my idziemy? Nie wiem. Jak to kurwa nie wiesz, to po co my idziemy? Wyluzuj, chcę coś sprawdzić. Powiedz mi co, chyba nie masz tajemnic. Należy mi się wiedzieć, gdzie ja ich tak ciągnę. Strasznie ciężkie to. Ciekaw jestem, czy moja stara kryjówka jeszcze jest. I wydaje mi się, że to było gdzieś tu niedaleko. Chodź, nie gadaj. Co to kurwa było? Spokojnie, nie są agresywne, to tylko ludzie, którzy nie subskrybują kanału Kartenio. Strasznie dziwne, chodźmy szybciej stąd, mam chyba na nich uczulenie. Nareszcie ucichło? Pewnie poszły do nory. Jakiej nory? Gdzie głosują na wybory. To oni mają swoje głosowanie. Jak to możliwe? Są wśród nich wyborcy PiSu, którzy nauczyli ich i teraz mają swoje głosowania. Bardzo interesujące, ale też powalone. Co jeśli dojdą do władzy nad jakimś państwem? Z tego co wiem, to w Polsce już dawno doszły do władzy. Mniejsza o to, mamy robotę do wykonania, a nie tu gadać o małpach. Ojeny, już nie damy rady. Choć i nie marudź, kochana moja. Jak to twoja? No chyba jest coś między nami, no nie. Czy może się mylę? Owszem, ale moment, czemu ja to dźwigam? Przecież jestem kobietą, ty powinieneś mnie wyręczyć. Oj nain, mi nie wypada, a jedyne w czym mogę cię wyręczyć to strzał w łeb. Chyba nie zarobisz tego, nie po tym wszystkim. Czemu nie? Mam w garści Polskę, czyli mam w garści całą Europę i mam dwa kraje z Ameryki, czyli nie tylko Europa będzie moja. Nie możesz mnie zabić, przydam ci się jeszcze, wiesz o tym. Jesteś taka pewna? Patrz teraz. Chwila stop, telefon dzwoni, jakiś gazociąg. Jaki gazociąg? Bo ja wiem. Tak, mam kogoś zapisanego, cicho, bo odbieram. Halo, streszczaj się, bo mam wyjątkowo mało czasu, muszę komuś skrócić głowę. Widzisz, jak się pięknie złożyło, pewnie mowa o mnie. No nie mów, że to ty, Rzesza. A kto by inny do ciebie dzwonił, przecież ty przyjaciół nie masz.
Słuchaj no kurwa, jeżeli się okaże, że zniknięcie mojej córki to twoja sprawa, to uwierz, że lepiej dla ciebie, żebyś sam się przypadkowo zabił. Bo jak ja to zrobię, to powoli i boleśnie. Mam nadzieję, że poszła po prostu do Kanady. Oby tak było dla twojego dobra. Oj, ja nieszczęśliwy, ale mam teraz problem, no naprawdę, mam twoją córkę. I teraz to ty słuchaj, jeśli chcesz dalej ją mieć, wiem co robisz. Wiem, że ruszyłeś na moje tereny, wycofaj się natychmiast, bo inaczej twoja córeczka cienko zaśpiewa. Pożałujesz tego. I co ty na to, mam wszystkich w garści. Ja tu teraz rządzę, będzie jak ja chcę, a chcę żebyś żyła. Bekę sobie tylko z ciebie robię, choć to już niedaleko, jeszcze parę kroków, już to widać. Och, kurde, to jeszcze tu stoi, niesamowite, stare dobre czasy się przypominają, ach, cudownie było, chodźmy z nimi do środka. No szybciej, co się tak wzdrzesz? No naprawdę, kurwa, nie mam pojęcia. Ach, jak tu pięknie, dawaj ich tam szybko. Postaw te śmieci tutaj. Nareszcie, kurwa, już nie mogłam wytrzymać. Jeny, co to było? Co ty tu masz do cholery? Nie mam pojęcia. Przecież ja tu nic nie trzymałem oprócz broni. Zaczynamy odpowiadanko na pytanko. Pytanie, będzie ranga wspierającego banana? Nie, ponieważ uważam, że taka ranga będzie zbyt droga i cię nie stać. Kiedy jakiś face reveal? Teraz. A po sezonie 5 będą na przykład sezony 6, 7, 8, 9 i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ale się dowiem, bo wiem, że mam zaplanowany, wiadomo, sezon 5 to przez was i sezon 6 i 7 też mam zaplanowany, także będzie. Czy można zamiast kupować wspierania wysłać jednorazowego donata, żeby mieć swoje państwo? A jak tak, to ile trzeba wysłać? No, uważam, że stówka się należy za taką robotę, jak nic. No tak na serio to nie, bo to nie będzie fair wtedy wobec osób wspierających kanał, więc no po prostu to tak nie możemy robić, nie. Drogi Kartenio, ja bym bardzo chciała wesprzeć, ale rodzice mi nie pozwolą. Dobra. To moje marzenie, aby wesprzeć cię, Kartenio. No wspieraj. Mógłby się mój kraj pojawić o nazwie Nigeria. Pisałabym często komentarze, ale nie mogę. Co? Miłego. Nawzajem i co ci mogę na to odpowiedzieć? No cóż, no tak powiedziałem w poprzednim komentarzu, to będzie nie fair, więc nie ma takiej opcji, nie? A zresztą i tak wiem, że będzie jeszcze właśnie parę sezonów, będzie jeszcze okazji mnóstwo, żeby się pojawić w innych sezonach jako różne fajne postacie, także naprawdę nie ma pośpiechu, nie? Teraz moje pytania. Pytanie do Polgerii. Czemu widziałem ciebie na straganie i kupowałaś łososia? Łosoś owszem, ale kto powiedział, że będzie go jadła? Czemu nie pilnowałeś Polgerii? Ty nie zdajesz sobie sprawy, jak ciężko ją upilnować. Jak Polgeria zje coś innego, na przykład jabłko, to zatruje się. Niestety, Polgeria jest chora, ma zjadus bananus i nie może jeść innych owoców ani warzyw. Czy chcieliście dziecko, czy to był przypadek? Teoretycznie tak, praktycznie nie. Pytanie, wolałbyś, żeby banan nie został stworzony, czy wolałbyś nie spotkać Nigerki? O kurde, ciężkie pytanie, no nie wiem, banany to życie, a życie to Nigerka. Ciężko, chyba wolałbym Nigerkę. W sumie smakuje trochę jak banan. Dobra, koniec tego, zapraszam was na serwer Discord, link w opisie, są tam info, kiedy są odcinki, pozdrawiam.